The introduction includes the philosophy, anatomy, physiology. Okay, as much as we can go. Wstęp obejmuje anatomię, filozofię i fizjologię, na tyle, na ile możemy to omówić. Just to know the theories. Żebyście znali podstawy teoretyczne. The second part in my course, it's obviously much larger because it contains more information about many problems. So it's basically the diagnosis, the differential diagnosis and the way of treating common problems. For this workshop, I chose wrinkles. I oczywiście druga część jest dużo bardziej obszerna, ponieważ obejmuje diagnostykę i leczenie częstych problemów kosmetycznych, więc na ten warsztat wybrałem w szczególności zmarszczki. Aging process starts for women at the age of 24. Proces starzenia się u kobiet zaczyna się w wieku 24 lat. And men at the age of 26. A u mężczyzn w wieku 26. This is actually it's the peak of the body functions, not the brain, not the mental aspects. To jest szczyt możliwości fizjologicznych ciała, nie mówię tutaj o aspekcie umysłowym, ponieważ z wiekiem oczywiście stajemy się coraz mądrzejsi. The new age Chinese medicine, like recently. Wiecie, to czego wam jeszcze nie powiedziałem, to, że w erze współczesnej medycyna chińska. In many cases of treating like facial problem, facial paralysis, for example. W wielu przypadkach leczenia problemów na twarzy, na przykład porażeń twarzy. It's kind of it was discovered once again that the benefits of treatments for paralysis, for example, of the face is affecting cosmetic aspects. Okay? Zostało ponownie odkrytym, że wpływ leczenia takiego porażenia działa, że to leczenie działa nie tylko na paraliż, ale też poprawia stan kosmetyczny skóry, and twarzy. When I treat these kind of patients, I kiedy ja leczę takich pacjentów, a mam ich paru, it's possible actually to see, like, I don't treat in my intention. I don't treat cosmetically. Intencjonalnie nie leczy ich kosmetycznie. Okay, I want to treat the functional aspect of. Chcę leczyć aspekt funkcjonalny. Okay, when opadania. The mouth is opadania like this, kącika ust. And the eye and i the oka oraz brwi. So it's possible to see, of course, the difference, the changes, even after 3-4 treatments. Możecie oczywiście widzieć różnicę po 3-4 zabiegach. Even in a way that the sick side or the damaged side becomes much nicer or much better. Nawet w taki sposób, że chora strona staje się dużo bardziej zharmonizowana, dużo ładniejsza niż strona zdrowa. If you just do this, you work on points here, or you work on points here, you become agent. Okej, okay, więc kierunek igły ma znaczenie i kiedy chcemy pracować. Wait a second. Kiedy chcemy pracować z czołem, to musimy korzystać z mięśnia czołowego i żeby dokonać liftingu, będziemy kuli igłą do zewnątrz. I tak samo kiedy pracujemy z powieką, nie wystarczy, że będziemy kuli tylko powiekę, musimy mieć na uwadze kierunek igły. Jeżeli będziemy kuć do zewnątrz, to będziemy usztywniać skórę w jednym kierunku, a jeśli chcemy rozprostować zmarszczkę, będziemy kuć do zewnątrz.